Modlitwa otwarcia i zamknięcia, czyli wejścia i wyjścia w przestrzeń kroniki Akaszy. Zapraszam na materiał. Witam bardzo serdecznie, nazywam się Olga Stępińska i od ponad 20 lat zajmuję się rozwojem osobistym. Eee, używam różnych narzędzi i kroniki Akaszy. To jest jedno z moich takich bardzo ulubionych, e, i zanim przejdziemy do meritum sprawy, to zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału. E, dobrze, słuchajcie, napisałam książkę Prawda o Kronikach Akasze, e, gdzie na stronie 23 napisałam treść modlitwy otwarcia i zamknięcia. To jest treść modlitwy, którą e, znalazłam w książce Gabriel Or. E, Prawdziwa miłość, jedyna prawdziwa miłość o Kronikach Akaszy, jakoś tak. No na pewno, jak wrzucicie Gabriel Orr, to pokażę wam się to pokaże wam się ta książka. Ona napisała dwie książki albo więcej, no dwie na pewno o Kronikach Akaszy i to jest ta pierwsza z nich. Tam jedno słowo zmieniłam, znaczy ustawienie słów zmieniłam. Yy, yy, już od dawna, jakby, spotkałam się z troszeczkę inną formą tłumaczenia, ale w tych modlitwach absolutnie zapewniam, że chodzi o to samo. Generalnie yy, to jest tak, że my tą modlitwę otwarcia mówimy po to, żeby właśnie otoczyć się yy, tarczą miłości i prawdy. Czyli zapewnić sobie bezpieczeństwo, natomiast modlitwę zamknięcia e, wymawiamy po to, żeby zamknąć przestrzeń e, Kronika Kaszy po tym, jak już e, w niej pobędziemy tyle, ile planowaliśmy. E, przeczytam tą modlitwę. E, proszę Boga, by umieścił swoją tarczę miłości i prawdy wokół mnie na zawsze. Tak, aby tylko boska miłość i prawda zaistniały między Tobą a mną. I tutaj chodzi o to, że my zwracamy się do energii wszechświata, którą nazywamy Bogiem, ale to nie ma nic wspólnego z Bogiem, o których uczą nas na lekcjach religii. Tutaj, yy, według mojej wiedzy, Bóg to jest taka energia wszechogarniającej miłości, akceptacji, nieustraszoności. E, takiej mm, radości bezwarunkowej i właśnie z tak piękną, bardzo wysoko wibrującą energią my się chcemy połączyć, i właśnie do tej energii zwracamy się z prośbą, żebyśmy zostali otoczeni w takim bezpiecznym połączeniu, i żeby to bezpieczeństwo zapewniała nam właśnie ta tarcza miłości. I prawdy. I druga część tej modlitwy, czyli pozwalam moim mistrzom, nauczycielom i umiłowanym istotom przekazywać przeze mnie informacje z jakiejkolwiek sfery pochodzą i mówić to, co pragną powiedzieć. I teraz tutaj, jeżeli znacie się na budowie afirmacji, no to to jest genialnie zrobiona afirmacja, dlatego że my tym właśnie hasłem pozwalam moim mistrzom i nauczycielom i tak dalej. Dajemy przyzwolenie, co śmiesznie brzmi, ale my dajemy przyzwolenie, żeby oni nam dali te, te, to, to, te informacje. Natomiast tak naprawdę my dzięki tym słowom otwieramy sami siebie na to, żeby te informacje od nich dostać. Ja w mojej książce, na poprzedniej stronie, czyli na 22, napisałam zasady wejścia w kroniki Akaszy, yy, i tutaj yy... To jest jasno i zawsze powiedziane, że wypowiedz modlitwę otwarcia raz głośno i dwa razy po cichu. W trakcie drugiego i trzeciego powtórzenia wstaw swoje imię i nazwisko, którego obecnie używasz oraz imiona otrzymane od swojego jasnowidza, numerologa lub nauczyciela duchowego, jeśli takie posiadasz czyli mówimy modlitwę raz głośno i później w te odpowiednie miejsca, czyli wokół mnie i tutaj wstawiamy swoje imię i nazwisko i później pozwalam moim, czyli Olgi Stępińskiej i wszystkie moje imiona i dalej czytamy treść modlitwy. Zadajecie pytania, czy te imiona odmieniać, czy nie. Zależy od Was. Ja raz odmieniam, raz nie odmieniam. Coś ciekawe, jak robię rejki na przykład i mówię, poproszę o rejki dla tej i tej osoby, to nigdy nie odmieniam jej imienia i nazwiska. Nie pytałam o to żadnego językoznawcy, natomiast no, jak mam podążać w zgodzie z energią, to bardziej daje się poprowadzić chwili temu, co się wydarza w polu, a nie temu, żeby się zastanawiać, czy ja mam to odmieniać, czy nie. Najważniejsze jest to, żeby to wypowiedzieć. Jest jeszcze jedna bardzo ważna zasada. Przy wejściu w pole akaszy dzień wcześniej, pewnie już może nawet wiecie o tym, że nie przyjmujemy żadnego alkoholu, żadnych środków odurzających. Ja nawet mówię, że jeżeli ktoś pali papierosy, to żeby na kilka godzin przed samym odczytem też pozwolił sobie na to, żeby jednak tych papierosów nie palić, gdyż to po prostu zaburza nam później pole. E, przed nami 15. już edycja kursu Kronik Akaszy, wersji podstawowej czytania Kronik Akaszy dla siebie. Nie jestem w stanie zliczyć, ile osób już przeprowadziłam e, w tym procesie, natomiast wiem jedno, że każdy człowiek ma naprawdę e, dostęp do tego przepięknego pola informacyjnego. Oczywiście, jeżeli statystycznie zbadamy sprawę, no to okaże się, że najłatwiej wchodzi się tam siódemką i dziewiątką, ale nie jest to jakaś bardzo sztywna reguła, bo znam czwórki, które doskonale czytają kroniki akaszy, czyli taka teoretycznie liczba kompletnie nieduchowa, a tak naprawdę wypracowanie Practice makes perfect, wypracowane, wypracowane, wypracowane i osoby naprawdę z wielką lekkością są w stanie czytać kroniki. Jak otworzymy przestrzeń, to musimy pamiętać o tym, żeby, żeby w odpowiedni sposób ją zamknąć. Na tej samej stronie w mojej książce jest modlitwa zamknięcia. I teraz ta modlitwa brzmi tak. Dziękuję mistrzom, nauczycielom i umiłowanym istotom za ich miłość i współczucie. Dziękuję mistrzom i nauczycielom kroniki Akaszy za ich punkt widzenia. Dziękuję strażnikom kroniki Akaszy za ich prowadzenie i dostęp do informacji. Dziękuję Duchowi Świętemu za całą wiedzę i uzdrowienie. Kroniki są zamknięte. Amen. Kroniki są zamknięte. Amen. Kroniki są zamknięte. Amen. I teraz, jak widzicie, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, cztery razy słowo: dziękuję. Dlatego, że my, jak jesteśmy w tej przestrzeni, to powinniśmy sobie pozwolić na to, żeby wchodzić w coraz wyższe wibracje, 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 coraz wyżej, 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 i później po prostu podziękować, napełnić się wdzięcznością. Za wszystko, co się mogło wydarzyć. Bo przebywanie w kronikach akaszy to jest naprawdę przepiękny moment, przepiękne miejsce, i warto sobie e, doświadczyć tej przestrzeni w pełni. I żeby nie wyjść tak na zasadzie, tylko dobra, zamykam drzwi i kończę, to wyciszamy ten proces, napełniamy się lekkością, napełniamy się wdzięcznością i pozwalamy sobie na to żeby ta energia po prostu mogła się tak powolutku powolutku w nas wygaszać. Więc zawsze z wielką otwartością wchodzimy i bez względu na to, co się w tych kronikach wydarzy, zachęcam do tego, żeby z lekkością i wdzięcznością stamtąd wyjść. Pytacie mnie o strażników. Są ludzie, którzy ich nigdy nie widzieli. Naprawdę. Poza tym strażnik nie zawsze musi być taki, że widzicie, że to jest strażnik. Czasami po prostu widzicie białą kartkę, albo widzicie coś, jakby za szybą, taką, za, w której jest jeszcze zasłona, albo po prostu dostajecie informację, że ta informacja nie jest na ten moment dla Ciebie. I to wszystko jest energia strażnika. Strażnik ma dwie rzeczy do zrobienia. Chroni Zapisy w kronikach akaszy i chroni ciebie przed informacjami, które dziś jeszcze nie są dla ciebie albo które w ogóle ciebie nie dotyczą. Kiedyś miałam sytuację, że klientka pytała o swojego syna dorosłego i te odpowiedzi jeszcze popłynęły, natomiast później zaczęła wypytywać o jego kochankę, nawet nie żonę, tylko kochankę. I jakieś dwie odpowiedzi popłynęły, ale później popłynęła informacja, że dalej, już nie, dalej pole już nie jest dla Ciebie aktywne. Dalej już nie możesz wiedzieć, co się u niej dzieje, na przykład jaką mają sytuację rodzinną, rodzice, kochanki Twojego dorosłego syna. No to już jest bardzo daleko poza Twoim polem. I wtedy ta informacja po prostu nie płynie i, i może się pojawić strażnik, może się pojawić krata, może po prostu nie płynąć informacja albo może być dokładnie taka informacja, to już nie należy do obszarów Twojego pola kronika kasza. W mojej książce na stronie 270. zarwarłam jeszcze dodatkowe modlitwy. E, możecie je sobie mówić w kronikach, możecie je sobie mówić... Poza kronikami, jak kto lubi, są też, e, starałam się je tak e, spisać z kronik, żeby były w formie dobrych dla Was e, afirmacji. Dziękuję na dziś. E, moja książka dostępna w sklepie, prawda o kronikach hakaszy? E, mówią, że fajna. <tak> Także e, zapraszam serdecznie. To, co według mnie jest najfajniejsze w tej książce, to kody QR. Bo możecie ze mną medytować. Dostajecie kod i możecie, i możecie ze mną wspólnie medytować. Medytacja na, na jeszcze łatwiejszy, żeby, żeby zwiększyć sobie dostęp i możliwości do korzystania z pola akaszy. Dziękuję pięknie. Widzimy się za tydzień. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania i do komentowania. Wszystkiego dobrego.